50 niepełnosprawnych z Suwalszczyzny będzie mogło skorzystać z kursów i szkoleń zawodowych. Wszystko za sprawą inicjatywy Środowiskowego Domu Samopomocy w podsuwalskim Lipniaku. Placówka przygotowała projekt i pozyskała unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu zainteresowani niepełnosprawni będą mogli odbyć kursy portierów, kelnerów, florystów, ogrodników i inne. Stosowną umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali dziś Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego i Szczepan Ołdakowski, starosta suwalski. To jest projekt dotyczący aktywności społecznej, integracji społecznej. Projekt bardzo wrażliwy społecznie. Takich projektów jak na lekarstwo w województwie podlaskim. Bardzo się cieszę, że ten projekt miał szansę uzyskać dofinansowanie. Myślę, że więcej będzie takich projektów. Lipniak jest bardzo dobrze znany w województwie podlaskim, bo nie jest po raz pierwszy beneficjentem takich środków. I pragnę podkreślić, że jest świetnie funkcjonującym zakładem aktywności zawodowej w województwie podlaskim, jednym z największych i zdecydowanie świetnie radzi sobie z takimi projektami. Projekt, o którym tutaj mówimy, obejmuje kilka powiatów. Będą osoby z powiatu augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego, z miasta Suwałki. To grupa osób niepełnosprawnych, która wymaga wsparcia, takiej opieki, żeby dać im szansę na powrót do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania i do pracy zawodowej. Organizatorzy liczą, że szkolenia pomogą niepełnosprawnym łatwiej znaleźć pracę na otwartym rynku. Ponadto, jak mówi Bożena Chmielewska, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w podsuwalskim Lipniaku, 12 osób będzie miało szansę na płatne staże w miejscowym zakładzie aktywności zawodowej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z 8 modułów szkoleniowych. To będą moduły, które pozwolą później na zatrudnienie w ZAZ-ie, przy czym jesteśmy w stanie sfinansować staże roczne w kwocie 930 zł miesięcznie i zapraszamy wszystkich chętnych, osoby, które do tej pory nie miały możliwości skorzystania. Głównie zależy nam na tym, żeby osoby te uzyskały kwalifikacje na stanowiskach recepcjonista, konserwator, dozorca z modułem pieca centralnego ogrzewania, jak również i florysta, ale kelner, wszystkie jakby zawody, które będą wykorzystywane w pracy w zakładzie aktywności zawodowej.